Rozmowa to, jak wiecie Państwo, na menedżerze wykaże, to wtedy jest autorska. A jak nic sam nie wykazuje, to nie jest autorska. I co się nie dzieje? Później wojna na wschodzie Europy, wreszcie brytyjskie żądania związane z statusem czy członkostwem w Unii Europejskiej, to to wszystko zaczęło wywoływać jakieś takie rzeczy, które wcześniej by nie prowadziły takich spustoszeń wewnątrz Unii Europejskiej, które obudziły te złe demony, nacjonalizmu, partykularyzmu. To dotyczyło zresztą z różnych to się przejawiało w bardzo inny sposób. Z jednej strony mamy rzeczywiście takie bardzo egoistyczne, partykularne zachowanie wielkich mocarstw unijnych, które rozsądzają jedno z innych. A z drugiej strony pojawiły się takim otwarciem wrogi wobec Europy, do Unii Europejskiej. Wcześniej tego nie było. Mówiło się o eurosceptykach, europesymistach, eurosceptyzm, europesymizm. To są rzeczy, które zawsze były obecne przynajmniej od kilkudziesięciu lat w Unii Europejskiej czy w Europie. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia z partiami, pewnie się sił politycznych, zwyczajnie wrogich Europy, które życzą Unii Europejskiej bardzo źle, życzą jej szybkiej śmierci, rozkładu, ale przez to także życzą bardzo źle Europie, a więc pewnie się sił politycznych, które tak, są właściwie nie europejskie, tak jak komunizm czy faszyzm rodziły się na gruncie Europy, w europejskim środowisku, ale były nurtami czy siłami antycywilizacyjnymi, były taką kontrkulturą, typem kontrkultury skierowanej przeciwko Europie. Także, no więc to spiętrzenie tych wszystkich problemów, kryzysów tendencjonalnych jest rzeczywiście nadzwyczajne i to, co znamy, to słynne powiedzenie Moneta, który mówił, i to wszyscy powtarzamy za nim, prawda, że Europa będzie sumą odpowiedzi na kryzysy, z którymi się będzie musiała spotykać, zdarzać, rozwiązywać. I to słynne powiedzenie Jeana Moneta, mam wrażenie, że w tej chwili to obawiam się, że możemy tym razem nie znaleźć odpowiedzi, że tym razem ta odpowiedź się nie znajdzie i może dojść rzeczywiście do jakiejś perspektywy, nie tyle może do upadku Unii Europejskiej, chociaż tego też nie można ostatecznie wykluczyć, ale do tego ona stanie się po prostu niepotrzebna, zbędna, stanie się po prostu taką jeszcze jedną organizacją, o której życiu, czy o której wpływie, o dobroczynnych skutkach dla życia kontynentów państw społecznych z kontynentu niewiele wiadomo, typu OBWE czy Rada Europy. To jest możliwe. Dużo Pan w tej książce poświęca miejsca i czasu i to dobrze, bo to też jest niezwykle interesujące. Mam wrażenie, że często w analizach takich twardych, polityczno-politologiczno-ekonomicznych, gospodarczych pomijane temu aspektowi mentalnościowemu, czyli dochodzimy do dekadencji, kiedy upadają imperia. Ja nie jestem imperium, ale tak ją życzliwie potraktujmy. No, kiedy następuje stan takiego sybaryctwa. I Pan też wspomina, Panie Profesorze, w tej książce o tym konsumpcjonizmie, że trochę nam się poprzewracało w głowach, tak? Już nie wiadomo, co tu zrobić, co sobie kupić, jaki gadżet sobie do domu przytargać, prawda? Gdzie jeszcze pojechać, na którym boku poleżeć, a może jednak na plecach, że ten taki etos, proszę stanąć. No właśnie, że fakt oczywiście jest doskonale znany, że nie wszystkim się powodzi dobrze i nie wszyscy życie mają lekkie, łatwe i przyjemne, ale generalnie jako Europejczycy żyjemy na poziomie niespotykanym wcześniej. Czy my osiągnęliśmy ten stan właśnie dekadencji, tego zwichnięcia skrzydeł i leczenia ich po ziemi, bo nie tylko to jest to takie ta potrzeba takiego luksusu i robienia sobie ciągle dobrze, ale też mało jest takich bodźców rozwojowych. My już nie chcemy pracować, nie chcemy się rozwijać, nie chcemy czegoś osiągać, tylko tak osiedliśmy na mieliźnie. No troszkę tak jest i pewnie nie byłoby w tym niczego złego, to znaczy nie byłoby to groźne, tak nazwijmy, gdyby nie to, że inni bynajmniej nie idą naszym... Czyli nie leżą na tym boku. Nie leżą na tym boku, przeciwnie, ścigają się, pracują ciężko, harują wręcz po to, żeby poprawić sobie poziom życia, po to, żeby nas prześcignąć, po to, żeby rozwinąć się na bardzo różne sposoby, prawda? I tutaj rzeczywiście to środowisko międzynarodowe, otoczenie Unii Europejskiej czy Europy, ono jest, zrobiło się bardzo, bardzo takie, powiedziałbym, konkurencyjne, twarde. Ono nie jest tak, jak kiedy Europa była na czubku świata, prawda? Byliśmy na szczycie, zajmowaliśmy te górne szczyty Himalajów, wszystko było poniżej.
I Europa oczywiście dzięki tym różnym wpływom już imperialnym, imperialistycznym, kolonialnym, innego rodzaju, stosunkowo łatwo wypracowała nadwyżkę, która umożliwiała Europejczykom bogacenie się, życie dostatnie, o wiele lepsze niż tych, którzy żyli poza Europą. To się w tej chwili zmienia. Myśmy sobie zafundowali rzeczywiście, bo po pierwsze żyjemy w luksusie, luksus rozleniwia, to jest, tak powiem, stara prawda. Ale także fundujemy sobie różnego rodzaju rozwiązania prawne, które powodują, że właściwie w mentalności Europejczyka coraz więcej jest elementu czy postaw takich roszczeniowych, coraz mniej jest gotowości do wyrzeczeń, do ciężkiej pracy. To, co było kiedyś prawami człowieka, to już nie są prawa człowieka, to są już w tej chwili... To są już w tej chwili... Domagamy się od tych przywilejów, to jest tak, ustawy roszczeniowe, to wychodzi daleko poza, ale pod hasłem praw człowieka. Domagamy się znacznie więcej niż to wynika z tej takiej, wydaje się, jakby tej podstawowej koncepcji praw człowieka. Coraz nowe uprawnienia, roszczenia nam się należą. To oczywiście żadna gospodarka, żadne społeczeństwo nie da zaspokoić. U nas nie transmisja, u nas radio jest nagrywane na taśmy. Zapominają o otoczeniu, nie myślą w kategoriach dobra wspólnego, dobra społecznego. Jest to, co jest pod cechą Azji, dlaczego ona się tak rozwija, prawda? Dlatego, że... Bardziej kolektywnie niż indywidualnie. Tak, nie to chodzi, żeby naśladować, żeby iść ich torem, natomiast prawdą jest, że oni nas mijają, czy wyprzedzają dzięki temu właśnie, że żyją trochę inaczej. To jest to zjednoczenie indywidualistyczne, jak zawsze była Europa, niekoniecznie jest zderzenie, ale po prostu inne cywilizacje i one po prostu troszeczkę, to nie jest tak do końca darwinizm, ale po prostu jak pamiętam, co mnie szokowało, kiedy przyjechałem po raz pierwszy do Stanów Zjednoczonych, to były czasy rentanowskie i była ta taka moda na tą konkurencyjność, gdzie wszędzie były te cytaty w różnych miejscach, prawda, że the fittest, the strongest shall survive, prawda, tutaj dzisiaj Azja Wschodnia, natomiast Europa już tak powiem w tych kategoriach nie myśli, Europejczycy w tych kategoriach nie myślą. I wytworzyliśmy także ogromną obudowę prawną, ustawową, prawną międzynarodową, traktaty, konwencje w różnych dziedzinach, które powodują, że jest to taka siatka ochronna, czy to taka otulina, która nas troszkę rozdzielnika, która powoduje, że myślimy, że właśnie nam się należy, od kogo nam się należy, od państwa, prawda? Państwo nie daje, należy obalić system, bo to jest układ, który nie daje, i tak dalej. No więc jest to coś takiego, co tak globalnie rzecz ujmując powoduje, że stajemy się jako cywilizacja, jako kultura, jako społeczeństwo, stajemy się czymś, co zdaje się tam gdzieś w jakimś miejscu tak niezależnie dobrego, takiego nośnego polskiego określenia, piszę to, używam angielskiego, too soft to survive. Jesteśmy zbyt tacy właśnie, stajemy się delikatni, nadmiernie wydelikaceni, jak na konieczność przetrwania w środowisku zewnętrznym. Aby nie to jeszcze wymyślić. Tak, także myśli o czym mówię. Oczywiście, że my bardzo chętnie ścigamy się na rowerach, prawda? My wyskakujemy jakby wszystkie rzeczy, jak fitness, jak rekreacja różnego rodzaju, czasem taka bardzo wyszukana, czasem bardzo droga, zresztą to tak, to owszem, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o ciężką pracę, no to już niekoniecznie, że raczej na pewno nie. W skali takiej ogólnoeuropejskiej to niewątpliwie rzutuje na zdolność do przetrwania, na witalność, na produktywność. Te wskaźniki są nieubłagane w różnych dziedzinach. Dotyczy to także zresztą, i to jest chyba rzecz, która nas do końca położy, dotyczy to także demografii. Na co zamykaliśmy przez wiele dziesięcioleci ostatnich oczy. A tego się nie da oszukać. Tego na dłuższym etapie nie da się oszukać. I jeżeli te tendencje demograficzne, takie jakie w tej chwili jesteśmy świadkami, się utrzymają, no to rzeczywiście gdzieś w przedziale 100-150 lat w Europie zabraknie Europejczyków. Będą mieszkać jacyś ludzie w Europie, a to już nie będą Europejczycy, dlatego że Europa to jest pojęcie kulturowe, to jest pojęcie cywilizacyjne, a nie geograficzne. No właśnie, tak, kulturowe, cywilizacyjne, to prawda. Zainteresowały mnie takie badania, które można znaleźć w pańskiej książce. Pozwolę sobie teraz je przytoczyć, expressis verbis, bo tutaj jest wiele liczb, żeby było dokładnie.
To zniknięcie Europy, nawiasie pan napisał Unii Europejskiej, traktujemy utożsamiająco, z mapy globalnego układu sił w ciągu następnych 2-3 dekad jest o tyle zastanawiające, że jeszcze na początku obecnej dekady, lata 2011-13, potęga Europy mierzona z użyciem różnych wzorów i modeli była porównywalna z potęgą Stanów Zjednoczonych i Chin. W badaniu przeprowadzonym przez profesora Mirosława Sulka potęga ogólna tych trzech aktorów wyliczona na podstawie mierzenia kilku składników – potęga wojskowa, PKB, liczba ludności, powierzchnia, wydatki wojskowe, liczba żołnierzy – wyglądała następująco. Stany Zjednoczone 5161 punktów, Unia Europejska 5436, czyli o 300 punktów więcej, i Chiny 4642. Z użyciem tzw. matrycy strategicznej mierzy się większą liczbę składników, także jakościowo. Rządzenie, terytorium, zasoby naturalne, ludność, gospodarka, kultura i religia, nauka i oświata, siły zbrojne, polityka zagraniczna w wymiarze geopolitycznym. I w tym modelu, w badaniu profesora Sulka, Stany Zjednoczone uzyskały nieco ponad 8 punktów, Unia Europejska 7,67, Chiny zaś 7,32. No tak, to co zawsze jest ważne przy tego rodzaju, bo ja jestem dosyć ostrożny, jeżeli chodzi o te wszystkie wskaźniki ilościowe, ale to, co jest ważne, to tendencja. Tendencje są bardzo wymagające, bo to, że w tej chwili, jeszcze ponad 15 lat temu, tak mniej więcej, a to były te badania sprzed 15 czy 10 lat temu, to my jeszcze gdzieś tam, że tak powiem, się trzymamy. Natomiast jeżeli my popatrzymy na długą falę, na te długie okresy, te ufalowe tendencje, to rzeczywiście one są dla nas dramatycznie niedobre. Znaczy, jeszcze w pewnych dziedzinach, jeżeli chodzi o konkurencyjność, w różnych dziedzinach, które wymagają nasycenia wysokimi technologiami, to tu się jeszcze mamy, bo jeszcze wysoki poziom edukacji, jeszcze szkolnictwo wyższe, jeszcze centra badawcze i tak dalej. Tutaj Europejczycy sobie nie najgorzej radzą. Natomiast jeżeli się weźmie nieco więcej tych wskaźników, tak jak te, które pani wymieniła, wtedy ta sytuacja z punktu widzenia tendencji rozwojowych wygląda niedobrze. I tak prawdopodobnie nie bardzo wiadomo, jakiego wstrząsu trzeba by było, żeby Europejczycy, żeby doszło do świadomości Europejczyków, że to jest troszkę tak, jak chyba też pisze gdzieś pod koniec tej książki, że troszkę zachowujemy się jak pasażerowie Titanica, jak uczestniczymy no tak. W palmę Titanicu, nie zdając sobie sprawy z tego, że to się może stosunkowo szybko skończyć. Ale to co, wracamy do tej morfologii politycznej i do tych teorii zmierzchu Zachodu, że traktując naszą obecną chwilę nie jako ten drobny odcinek, kiedy coś zaczęło się w 2008 roku dziać, tylko jako końcówkę procesu, który sięga setek lat wstecz, bo do XVIII wieku ta faza wzrostu, do okresu oświecenia, budowania swojej potęgi duchowej i zdolności do ekspansji, potem lata 1800-2000, czyli ekspansja, no i potem od roku 2000 początek zaczyna zachodzić słońce. No ta linia, którą pani tutaj zrekonstruowała, ona ją tak przekonująco nakreślił Spengler, ona rzeczywiście niepokojąco się zgodziła z datami, bo przecież on to pisał w czasach pierwszej wojny światowej, to jest, że zmierzchu Zachodu, natomiast i on założył, że koło roku 2000 zacznie się kryzys. Bardzo trafił. Trafił no parę lat, że tak powiem, przestrzelił, można powiedzieć, stosunku do tego, o czym ja piszę, ale to po prostu z tej perspektywy nieistotne tych parę lat. Natomiast to jest tak, że jeżeli chodzi o cywilizację europejską, Europa jako cywilizacja, Europa jako pewien kompleks kulturowy, ekonomiczny, społeczny, to jeszcze może trwać dłuższy czas. Natomiast to, co jest przedmiotem mojej książki, to jest próba odzyskania przez Europę znaczenia międzynarodowego poprzez instrument, jakim stała się Unia Europejska. Unia Europejska oczywiście będzie pełnić różne pożyteczne funkcje dla Europy, państw europejskich, społeczeństw europejskich, dla Europejczyków, także w dziedzinie praw człowieka, trzeba to bardzo wyraźnie powiedzieć, ale Unia Europejska poniosła fiasko w tej funkcji, o którą ja się zajmuję, bo to jest moja kompetencja, w tej funkcji, jaką chciała sobie zbudować, to znaczy obrona jej interesów w społeczności międzynarodowej. Jako taki samodzielny aktor.
jako taki podmiot, samodzielny, tak? Globalny aktor. Będący sumą potęg państw członkowskich. Tak, tak, dlatego, że ważne, żeby skoro nie jesteśmy wielką cywilizacją, która jednocześnie ma swoje swój odpowiednik w dużym organizmie państwowym, tak jak Stany Zjednoczone, czy tak jak Chiny, czy jak przyszłościowo Indie, prawda? To w takim razie bardzo rozsądnie zrobiliśmy. Powód był pierwszy, inny troszeczkę, znaczy nigdy więcej wojny i ten przewrót kopernikański, który zawdzięczamy planowi Schumana, no to jest w ogóle fantastyczne w historii Europy. Ale później oczywiście zapragnęliśmy czegoś więcej, bardzo słusznie, to znaczy skoro nie jesteśmy takim wielkim organizmem, takim słoniem, prawda, w przyrodzie stosunków międzynarodowych, to znaczy nie jesteśmy w sensie poszczególnych państw, to jeżeli się zjednoczymy, jeżeli wyposażymy się w odpowiednie instrumenty, to takim słoniem możemy się stać, możemy się obronić, dlatego że mniejsze państwa nie będą miały szansy obrony ich interesów w płaszczyźnie międzynarodowej, różnego rodzaju, energetycznych, ekonomicznych, niebezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Już był taki moment, kiedy wydawało się, że Unia Europejska wyrasta na takiego aktora. Był taki moment i byliśmy dosyć optymistyczni, mam na myśli, tutaj pani pamiętam bardzo dobrze, także z tej książki, to jest przełom lat 90. i poprzedniej dekady, kiedy Unia stawała się całkiem realnie globalnym aktorem i to nie był taki zupełnie sen, dlatego że właściwie wszystkie atrybuty globalnego aktora już były na stole. I nagle to się zaczęło nam rozsypywać. Zaczęło się od rozsypania się, czy właściwie od abdykacji w sferze bezpieczeństwa i obrony. I to jest zasługa wielkich mocarstw w Unii, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć. Początkowo Polska sabotowała ten proces, ale doszliśmy do wniosku, że to był błąd, to było głupie i od mniej więcej 2007-2008 ta Polska bardzo silnie się włączyła. Dokładnie w tym momencie, kiedy nastąpił odwrót, jeżeli chodzi o mocarstwa europejskie. Ale to było takie ulegnięcie tym wszystkim koncepcjom, że właściwie no po co tutaj wydawać tyle pieniędzy na zbrojenia, jak jest przecież pokój, wieczna szczęśliwość, no to można przecież przeznaczyć te kasy na coś zupełnie innego. No to wiele rzeczy zdecydowało. To jest oczywiście, najpierw rozjechali z Amerykanie. Dlatego, że Amerykanie byli temu przeciwni, dlatego, że oni woleli jednak opiekować się swoją starszą siostrą, Europą, bo to im dawało większy wpływ. Młodszym partnerem, jak pan pisze w książce. Znaczy, młodszy brat uparł się, żeby chronić swoją starszą siostrę, czyli Europę. Przez to siostra nie mogła wyrosnąć, czy tak powiem, nie mogła wydać się za mąż. A potem, jak Amerykanie zmienili koncepcję, to Unia też zmieniła koncepcję. To Unia zmieniła koncepcję. A więc Amerykanie najpierw próbowali zapobiec powstaniu tej samodzielnej zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, a później w kontekście wojny przeciwko Irakowi rozjechali nas, mówiąc tak dosyć żargonowo, Europa się silnie podzieliła. I tutaj Brytyjczycy odpłynęli, którzy mieli walny udział w tym zapoczątkowaniu tworzenia wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Później przyszedł kryzys gospodarczy, finansowy, nie było pieniędzy. Uważaliśmy, że rzeczywiście trzeba ratować budżety, w związku z tym te cięcia, które zupełnie, powiedziałbym, takie niezrozumiałe, biorąc pod uwagę tendencje międzynarodowe, przecież było wiadomo, co się dzieje wokół, prawda? Ile kto wydaje na zewnątrz, że Chiny łożą na obronność czy na cele militarne, to właściwie nie do końca wiadomo, ale przynajmniej 7-8% prawda, z tego ciągle rosnącego budżetu przy wzroście PKB 10-12% rocznie, a w Europie z kolei była zapaść, prawda? W związku z tym to przyspieszenie chińskie było tym większe, że pisze pan, że koło 2050 roku mogą Stany dogonić. Tak, tak, na pewno zrobią to chyba nawet wcześniej, natomiast jeszcze nie pod względem jakości uzbrojenia. Mam na myśli tak zwane power projection, czyli zdolność do działania daleko od swoich granic. Rosja, prawda, w ciągu ostatnich paru lat potroiła budżet na cele militarne, a u nas, tak powiem, noga za nogą, jeden, no to są śmieszne pieniądze, to nie w ten sposób, tylko utrzymuje się garnizony i daje, i żywi się żołnierze, ale to kompletnie to nie są siły, które mogą cokolwiek znaczyć. I teraz proszę spojrzeć, trzeci eksporter broni na świecie, Niemcy, którzy gonią Rosjan zresztą, jeszcze 10 lat temu, czy 15, zupełnie nieliczący się eksporter broni, trzeci eksporter broni na świecie, Niemcy, który przychodzi do wysłania wojsk Unii Europejskiej gdziekolwiek, dla operacji pokojowej, to Niemcy są pierwsi, którzy mówią nie, prawda? W związku z tym, jeżeli my
robiąc kilka dobrych operacji jeszcze w połowie poprzedniej dekady. Dzisiaj moglibyśmy wysyłać, właściwie Niemcy i inne państwa zgodziłyby się może jedynie na to, żeby wysyłać przedszkolanki, które będą się zajmować ofiarami wojen, ale już nie siły, które mogłyby zatrzymać jakiś konflikt, opanować jakiś kryzys. No to pokazuje brak zdolności Europy, jeżeli chodzi o kształtowanie swojego bezpośredniego otoczenia. Ta utrata zdolności oddziaływania skutecznego na bezpośrednie otoczenie to jest coś, co jest nowe w historii Europy. To się zdarzyło w Europie po raz pierwszy od niepamiętnych czasów, z wyjątkiem oczywiście czasu zimnej wojny. Ale po 1989 roku Europa bardzo dobrze oddziaływała na swoje otoczenie, znaczy potrafiła je kształtować, przeobrażać na obraz i podobieństwo swoje w pewnych granicach. Mamy już Europę Wschodnią, a także otoczenie od południa i od południowego wschodu. I nagle od paru lat to się zupełnie rozsypało, prawda? Bo proszę odpowiedzieć, Krym był chyba taką wisienką na torcie. No, ten Krym rzeczywiście, on miał prawo się zdarzyć w tym sensie, że Rosjanie mieli na to ochotę, ale reakcja Europy mogła być zupełnie inna. Taka, która by polegała na wystawieniu ceny Rosjanom nie do zaakceptowania. Ceny, która zmusiła Rosjan do głębokiego wycofania się. Teraz proszę spojrzeć, wypowiedzi niemieckie czy francuskie, przemykamy oko, prawda? Wracamy do business as usual z Rosją. Ale te sankcje zostały przedłużone. No tak, ale z jednej strony sankcje się przedłuża, a z drugiej strony proszę spojrzeć, kanclerz Merkel mówi, że Nord Stream 2 to jest projekt biznesowy. Może dla naiwnych Niemców, ale nie dla przebiegłych Rosjan. Ale nie dla chytrych Rosjan, prawda? W związku z tym, jeżeli tego się nie dostrzega, to to jest dramat. To jest rzeczywiście kłopot, jeżeli chodzi o takie myślenie w kategoriach strategicznych. Tak więc zadziwiające jest to, że o tym się mówi od pewnego czasu, że pomimo tych wszystkich sygnałów, które pokazują pogarszanie naszej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, w dalszym ciągu jesteśmy w takim oceanem, taką wyspą samozadowolenia. Fajnie jest, no w ogóle tak, w ogóle to żyje się w Europie zupełnie nieźle, w dalszym ciągu lepiej niż gdziekolwiek indziej na świecie, także lepiej niż w Ameryce, gdzie są potworne nierówności, gdzie są rzeczywiście kominy, żyje się znakomicie i gdzie polityka ekonomiczna i finansowa w Stanach Zjednoczonych doprowadziła do wypłukania klasy średniej. Mamy potężny rozdziew pomiędzy tymi najbogatszymi i to, że mamy w tej chwili Trumpa, to jest bezpośredni rezultat przecież, bo to co się działo, stało w Ameryce, to przecież również elementem tej sytuacji, która się w Ameryce jakby rozwija od pewnego czasu, to jest dramatyczny upadek szkolnictwa powszechnego. Dzięki temu Amerykanie, czy w związku z tym Amerykanie, jakby to powiedzieć, są kompletnie nieodporni na takie zjawisko, ja nie chcę się tak wyrażać mimo późnej pory, ale na takie zjawisko jak Donald Trump, prawda? Bo niedawno rozmawiałem z kolegą ze Stanów Zjednoczonych, Polakiem, który tam wyemigrował, pracuje, świetnie mu się powodzi, natomiast on nie może wyjść z podziwu, jak to się dzieje, że Amerykanie kupują tak masowo, prawda? Są podatni na kogoś tak potwornie niewyszukanego, przy kim Andrzej Leper to polityczny intelektualista. To w ogóle jest zaskakujące, bo wszyscy wskazujący na rozmaite nasze kłopoty polskie, europejskie, światowe wskazują właśnie na bardzo niski poziom edukacji. To jest takie zatrważające, że w takim postępie technologicznym wydawać by się mogło takiej pewnej dostępności, wskaźniki skolaryzacyjne, coraz więcej osób studiuje, kończy, nie ma już analfabetyzmu, że to wszystko jest jakieś takie wtórne. No tak, ale to jest też pewien błąd, pewna pułapka się w tym kryje, dlatego że to, że myśmy tak rozbuchali szkolnictwo wyższe, prywatne, dając setkom tysięcy ludzi dyplomagistra, to jest sztuczne, nieprawdziwe, tam się za tym nic nie kryje. Tym ludziom stworzyło się pewien miraż, który nie może być, tak powiem, żadne społeczeństwo nie jest w stanie wchłonąć się na tym poziomie rozwoju jak Polska, wchłonąć tak wielkiej liczby ludzi z takimi dyplomami. Już nie mówię o wykształceniu, bo potrzebne jeszcze było wykształcenie. To wykształcenie uciekło do przodu, no oni nie mogą znaleźć pracy zgodnie z dyplomem, który otrzymali, prawda? Są sfrustrowani, w związku z tym ludzie typu Kukiz, że tak powiem, wchodzą w to jak nóż w masło, tak, oczywiście. Czy, a w ogóle chciałam zapytać o to, czy wiek XXI, bo też się taka teza pojawi, będzie wiekiem Azji, ze względu na to, że oni są teraz tacy pracowici w ofensywie, ale jeszcze zanim o to zapytam, jaka jest teraz nasza pozycja Europy, Unii Europejskiej teraz, na tej
planszy światowej geopolitycznej. W Unii Europejskiej coraz słabsza. Coraz słabsza z tych względów, o których mówiliśmy, ale poprzez no, takie żenujące zachowania różnego rodzaju. Tam podaję przykład, no, zupełnie nieprzyzwoitym, kiedy prezydent Francji Nicolas Sarkozy przy okazji szczytu G20 w Evian chodzi z kapeluszem po tych krajach z pozaeuropejskich, po Meksyku, Brazylii, Indii, próbuje zebrać pieniądze na fundusz, który ma stabilizować strefę euro. To oni patrzyli na niego jak, no, jak na kosmitę. Najbogatsza część świata chodzi po prośbie do krajów jeszcze niedawno nazywanych trzecim światem, prawda? I w dalszym ciągu, gdyby ten poziom nie zginął w sensie geopolitycznym, to pewnie by tak było określone. Wiele z nich to już są emerging economies, prawda, czy emerging powers, a w dalszym ciągu średnia per capita, czy ogólny rozwój, to jest hen za Europą. No więc jeżeli podniżamy się w ten sposób, no to rzeczywiście jest zły sygnał dla wizerunku Europy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie postawić Rosjanom, którzy łatwo nas zastraszają czy dzielą, jeszcze tak na nas nie napadli, jeszcze tutaj hordy kozackie się nie wdzierają, ale wszystko przed nami, tak? Wszystko przed nami, jeżeli tak się będziemy zachowywać jak niektórzy Niemcy w tej chwili i tak dalej, no to Unia Europejska, jeżeli chodzi o jej wizerunek na świecie jako obrońcy interesów Europy, przynajmniej tych państw, które są członkami Unii Europejskiej, ona w ostatnich latach bardzo dużo straciła. Pojedyncze państwa europejskie, Niemcy na przykład, jak punktowo Francja, czy niektóre mniejsze kraje, które zupełnie nie najgorzej się rozwijają, owszem, jeszcze zachowują swoją markę, jak to się mówi, na tym wielkim rynku. Natomiast Unia Europejska w ostatnim razie straciła bardzo wiele. Bardzo wiele także, jeżeli chodzi o zdolność do forsowania swoich różnych propozycji w organizacjach międzynarodowych, w ONZ, dotyczy to np. ochrony środowiska, praw człowieka, rozbrojenia, tam te zdolności perswazji, negocjacji, no jeżeli nie ma potencjału, prawda, bo to partnerzy też patrzą, z kim mają do czynienia. Może być zdolny negocjator i niewątpliwie Unia Europejska, Europejczycy zachowują jeszcze te zdolności, z uwagi na swoje wykształcenie, tradycje, wpływ, kontakty, natomiast jeszcze się patrzy, jaka jest wiarygodność tego, z kim rozmawiamy. Jeżeli on jest z Blasową jest słaby, nie ma zaplecza, to już się nie traktuje go tak poważnie, to już tak bardzo się nie ulega jego perswazji, dlatego że on niewiele ma do zaoferowania. Jeżeli on w dalszym ciągu nawet nie może być z kryzysu gospodarczego, jeżeli chodzi o prośbę właśnie, jeżeli nie jesteśmy w stanie, jeżeli takie klęski poprzez swoją głupotę czy arogancję ściągamy jak Libia, jak Syria, prawda, jak państwo islamskie, przecież w dużym stopniu to jest produkt błędnej aktywności europejskiej, która wzięła się z takiego zadufania, ale także jeżeli chodzi zwłaszcza o Libię, to jednak to kontekst był taki sam właściwie jak Irak, ropa, prawda? A więc to była taka wyprawa, powiedziałbym, naprawdę neokolonialna, tam nie o prawa człowieka chodziło. No to i później się w ten sposób unieszkodliwia Radę Bezpieczeństwa. Przecież Rada Bezpieczeństwa w ostatnich latach podjęła cały szereg decyzji z naszej inicjatywy, z inicjatywy europejskiej czy amerykańskiej. Mamy ją z głowy na wiele lat, poprzez to, jak ją zepsuliśmy, nadużywając mandat odnoszący się do opanowania kryzysu w Libii. A to był ważny instrument, jeżeli chodzi o porządkowanie świata. To, że myśmy potrafili przekonywać do tej pory, poprzez to, że mieliśmy dobre intencje, że byliśmy skuteczni, Rosjan i Chińczyków jakoś upacyfikować, czy brać ich na pokład wtedy, kiedy trzeba było dać zgodę na jakąś operację. W tej chwili to jest niemożliwe, prawda? A więc i ten instrument straciliśmy. No to jest cały szereg kłopotów, które sprowokowaliśmy, co powoduje, że ta pozycja, o którą pani pyta, ona w tej chwili nie jest dobra. To co? Nadchodzi epoka Azjatów? No to wygląda, ale nie trzeba popełniać błędu ekstrapolacji. Bo ekstrapolacja oczywiście to jest jedna z podstawowych form czy procedur prognozowania, ale w życiu społecznym procesy społeczne na szczęście są otwarte, są spontaniczne i pojawiają się sytuacje. Mogą się pojawić zmienne, które
Jakościowe. Trzeba w to wierzyć w społecznym zmiennym, oprócz tego, że jest ilość, to znaczy, że rzeczywiście jest ta produkcja per capita, jest ilość rezerw, jest ilość żołnierzy. Jeszcze pojawiają się różne sytuacje, które są trudne do przewidzenia, które mogą zmienić bieg wydarzeń. Azja się rozwija, ale Chiny też, jeżeli chodzi o demografię, to one już doszły do ściany. Od 2030 roku Chiny zaczną się gwałtownie starzeć. No, oni zmieniają politykę już dwóch dzieci, ale nie prędko wyjdą z tego dołka demograficznego, który zaczyna... To sobie wlej, tam bułka jest. Dotyczyć to będzie także niektórych innych krajów Azji, ale oczywiście, że potencjał demograficzny oraz procesy globalizacji, które myśmy wciągnęli w te formy rozwoju gospodarczego, społecznego, które były dla nich wcześniej dostępne poprzez procesy globalizacji. Procesy globalizacji, które początkowo przynosiły nam wiele pozytywów, okazały się zwrotnie działać przeciwko nam tak naprawdę, dlatego że my najpierw bogaciliśmy się, ale teraz co się okazuje, że globalizacja to na przykład utrata miejsc pracy w wielu krajach Zachodu, łącznie z Polską. Łódź padła. Dlaczego? Dlatego, że tkaniny wyparły z Tajlandii i z Chin za grosze, prawda? Ale także utrata miejsc pracy właśnie w Wielkiej Brytanii, właśnie we Francji, właśnie w Stanach Zjednoczonych. A więc globalizacja to jednak proces deindustrializacji w Europie czy Stanach Zjednoczonych. A z drugiej strony to jest nauka technologii wytwarzania taniego w dalszym ciągu, bo tańsze miejsca pracy, tańsza siła robocza w krajach Azji, które biją nas na głowę, jeżeli chodzi o miliony ludzi, to znaczy miliardy ludzi, którzy tam mieszkają. Oni się w dalszym ciągu demograficznie rozwijają, my się zwijamy. To jest jeszcze raz demografia, która się kłania i której nie da się na dłuższą metę oszukać. Koniec, kropka. Do tego dochodzą państwa średniej wielkości, bardzo dynamiczne, a więc Turcja, Meksyk, Brazylia, to większej niż średniej wielkości, Indonezja, Filipiny, Wietnam. To są za każdym razem to są kraje ludnościowe o wiele większe od największych krajów europejskich. Prawda? I teraz poprzez to, co myśmy im sprzedali, jeżeli chodzi o model rozwoju, to jest to, o czym pani mówi, czy wiek XXI będzie wiekiem Azji. To pani nawiązuje tutaj do Kishore Mahbubaniego, wybitnego teoretyka tej azjatyckiej drogi rozwoju, który mówi. To nie jest azjatycki model rozwoju, to jest zachodni model rozwoju, który tylko podrasowany, dostosowany do naszej kultury, do naszej cywilizacji. Potrafimy z niego korzystać, ponieważ wy nie potraficie już jakby pozbywać się tego, co jest naleciałością, co jest błędem, co jest schorzeniem, co jest degeneracją. Degenerację, wielkie idee nie podlegają w jakim momencie degeneracji, dlatego że wielkie idee są wdrażane przez kogo? W życie przez człowieka, prawda? Który jest ułomny na bardzo różne sposoby. I takie wielkie idee jak demokracja, jak liberalizm, jak prawa człowieka, jak Unia Europejska, one również wpadają w kłopoty. Dlaczego? Dlatego, że my popełniamy błędy, je realizując. I oni mówią, Chińczycy, znaczy Mahbubani, wy nie potraficie oczyścić się z tych błędów, które powodują, które nabytych po drodze, które powodują, że ten model, który nam tak fantastycznie się sprawdza, daje rezultaty. Wasz model, prawda? Tylko oczyszczony. I nie wszystko do końca. Na pewno mówi, ta liberalna koncepcja demokracji czy praw człowieka, to odrzucamy, ale tych 7-8 innych elementów bierzemy i to się świetnie u nas sprawdza. Tym was bijemy, prawda? I w tym sensie tak, czego mi pewnie czeka nas bieg Azji. Niektórzy tak bardzo się nie podają. Ameryka, jeżeli się wyleczy z tych błędów, które ujawniły się przy okazji, znaczy schorzeń, które ujawniły się przy okazji kryzysu 2007-2009, ma szansę wytrzymać. Ameryka to jest taki bardzo dynamiczny system społeczny. Natomiast Europejczycy, którzy... Ale jest skazany takiego Trumpa albo kogoś jemu podobnego, bo Trump jest produktem właśnie tego, co było jeszcze przed Barackiem Obamą. No tak, on jest produktem, ale też jest odpowiedzią. On jest też reakcją na to, że podwójna kadencja Baracka Obamy nie wyprowadziła Ameryki z przyczyn kryzysu.
Ja się śmieję czasem, że żartuję, że Obama to taki dobry plaster, ale nie lekarstwo, prawda? Na rany, w niektórych miejscach to się udało, natomiast chociażby w tak prostej sprawie jak broń, jak użycie broni, prawda? Jak dostęp do broni. A ile tych dyskusji było przez takie kadencje? Ale i wiele innych poważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o sprawność modelu amerykańskiego. Świetnie pisze na ten temat zresztą Francis Fukuyama, który mówi o na przykład zabiciu demokracji przez to, co nazywamy u nas austriackie gadanie. Czyli filibuster, prawda? Znaczy gadanie w kongresie, w senacie, w sposób, który uniemożliwia, bo to przecież co było z parlamentu austriackiego, żeby uniemożliwić głosowanie, to wchodzili kolejni mówcy aż do zakończenia sesji i jeszcze raz, i jeszcze raz. I to skutecznie paraliżuje amerykański system. No, korupcja, gigantyczna polityczna korupcja, która każde miejsce kosztuje gigantyczne pieniądze i później wybrany musi to spłacić tym, którzy zapłacili na kampanię wyborczą, prawda? No i to uniemożliwia reformy w Ameryce. To robię podobnie, chociaż robimy system polityczny, który na świecie jest demokratyczny, 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 takiej obecności pieniądza, który tak niszczy demokrację od tego najniższego poziomu. To jest to, co się stało w Ameryce, to rzeczywiście jest okropne. Zresztą Snyder, który tutaj był niedawno, otrzymał Nagrodę Człowieka Roku, mówi, że Ameryka jeszcze do niedawna była taką demokracją oligarchiczną. A teraz już tylko oligarchia, już nie jest demokracją. To mówi Snyder, prawda? Którego trudno podejrzewać o jakiś taki populizm czy antyamerykanizm, nie tych rzeczy. To jest system oligarchiczny, twierdzi Snyder. To już nie jest demokracja oligarchiczna, którą jeszcze do niedawna była, prawda? No więc Europa jeszcze w dalszym ciągu jest na szczęście od tego wolna, ale ma innego rodzaju schorzenia. I jest rzeczywiście taki węzeł problemów, kryzysów i tendencji, które są w tej chwili bardzo niekorzystne, ale to jest tak czasem jak mówimy, no, kryzys potrafi być tak z tym Brexitem. Mnie się wydaje, potrafi być wstrząsem ożywczym. Na razie nic na to nie wskazuje. Znaczy, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to być może tak akurat. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, być może tak. Niekoniecznie w tym aspekcie, którym ja się zajmuję. Unia Europejska jako reprezentacja Europy w stosunku do reszty świata, bo to jest główny przedmiot mojej książki, chociaż tam w tle są problemy cywilizacyjne, gospodarcze, polityczne, które powodują, że ten instrument, czy Unia Europejska w tej funkcji zaczyna, znaczy rozjechała nam się właściwie, prawda? Ale ona może powrócić do swojej witalności, Unia Europejska, w tych swoich pierwotnych funkcjach, dzięki temu szokowi, jakim jest Brexit. Także jeszcze nie stawiajmy krzyżyka na Unii. Śmierć Unii Europejskiej są przesadzone. Jeszcze na koniec zapytam, bo wiadomo, że świat nie stoi w miejscu, że rzeczywistość zmienia się każdego dnia i to nie jest tak, że coś tam stworzyliśmy i teraz już na tym osiądziemy. Ale czy my jesteśmy w jakimś takim okresie przyspieszenia? No tak. Pewnych procesów i zmian? O tym się mówi, tak zwane prawo przyspieszenia. Prawo historycznego przyspieszenia, to znaczy, że skracają się pewne okresy. Pewne tendencje czy przedziały czasu po to, żeby jakieś zjawiska dojrzały, czy dały jakieś efekty. Wcześniej trzeba było 150 lat, później 30, teraz w ciągu kilku lat. To trochę jak w technologii, którą prawda. No więc tak istotnie jest, ale co to oznacza w praktyce dla samej Unii Europejskiej? Trochę się tego obawiam. Pani dotknęła tutaj tego, o czym do tej pory nie mówiliśmy, ale boję się, że właśnie, być może właśnie w związku z tym prawem przyspieszenia historycznego, że żywoty takich konstrukcji jak Unia Europejska mogą być w związku z tym krótsze. Chociaż z drugiej strony tak naprawdę Unia Europejska to jest stosunkowo nowy wynalazek, dlatego że pamiętajmy, że to jest coś, co zbudowano na wspólnocie europejskiej, która pojawiła się w końcu lat 50., później węgla i stali, później EWG, wspólnota. Natomiast sama Unia Europejska, ta, o której dzisiaj rozmawiamy, to jest produkt ostatnich 25 lat i te pierwsze 10, kilkanaście lat były rewelacyjne. Może to nas, że tak powiem, biło w taki zachwyt, samozachwyt nad sobą, nad nami, Europą, Unią Europejską, że uśpiło naszą czujność, ale Unia Europejska szła jak burza od sukcesu do sukcesu, od 90 roku, od Maastricht właściwie, rozszerzenie, euro, strefa Schengen, cały szereg innych rzeczy, które zostały przyjęte w Unii Europejskiej, to było oszłamiające, jak żadna inna część świata. No właśnie, szło i zdechło. No,
pani redaktor, zdechło. Jeszcze pożyjemy poeci prawdy, jak śpiewał Marek Rechuta. Nie poddajemy się, nie poddajemy się. Także ja jeszcze bym, znaczy mnie martwią te procesy podskórne. Natomiast jako projekt polityczny Unia Europejska wydaje mi się w dalszym ciągu bardzo świeża. Natomiast trzeba ją oczyścić rzeczywiście z pewnych niedobrych rzeczy, jak na przykład ta skłonność do nadregulacji. To jest prawdziwe. Z tego to musimy się pozbyć. Jak ignorowanie tożsamości kulturowych, cywilizacyjnych, religijnych. Jeżeli narody są przywiązane do pewnych swoich tradycji, to Unia Europejska nie powinna ich sterylizować. A pojawiły się takie skłonności, prawda? Taka próba takiej homogenizacji Unii Europejskiej. Wszyscy tak samo. No nie. To są procesy ujednolicania. One trwają, tylko nie należy ich przypieszać w sposób biurokratyczny. A ci ludzie w Brukseli czasem już odrywają się od miejsca, z którego wyszli i ich czucie, powiedziałbym, środowiska, terenu jest słabnie i w związku z tym wpadają do głowy bardzo różne głupie pomysły, które powodują, że Europejczycy się w różnych krajach rewoltują. To kompletnie zbędne. To jest takie trochę strzelanie w własną nogę. Zrobi się krzywdę temu, co jest najbardziej istotą tego projektu, prawda? A więc jednak likwidacja granic, a więc jednak bezpieczeństwo, pokój, praca na rzecz pomyślności gospodarczej. Unia Europejska przecież doprowadziła, czy Unia Europejska wszystko, tam jest źródłem gigantycznego skoku gospodarczego i cywilizacyjnego narodów Europy. Nigdy w tak krótkim czasie Europejczycy nie polepszyli tak swojego dobrobytu, stanu posiadania, swojego bogactwa, poziomu wykształcenia, zdolności do podróżowania itd., itd. Ale być może to wszystko jest źródłem naszych kłopotów, ponieważ wtedy wpadamy w samozadowolenie, wtedy wpadamy w samozachwyt, luksus, wtedy nam się mniej chce, wtedy to, co było kiedyś marzeniem, dzisiaj już jest roszczeniem, uprawnieniem, należy się na standardy, a jeżeli nie, to oczywiście ktoś za to odpowiedzialny, to jest Unia Europejska, czy nasz własny rząd, który trzeba czym prędzej obalić. Otwiera się w ten sposób drogę populistom, którzy co robią? Rozsadzają, wywracają. Szkody, które czynią, później długo się z niej wychodzi. No cóż, jeszcze trochę pożyjemy, to zobaczymy, jak to będzie. Miejmy nadzieję, że jednostki nie padną jakoś tak bardzo mocno ofiarą procesów historycznych, jak to zwykle bywa. Cena może być spora. Profesor Roman Kuźniar, Instytut Stosunków Międzynarodowych UW, był naszym gościem przed 24. Teraz przyszedł czas na churalne dobranoc. Dobranoc, tak, legalnie już. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy, spokojnych snów, informacje za chwilkę. Wieczór Radia Tok FM. Lista przebojów Tok FM. Jakie radio? Taka lista. Tok 1. Przerywam. BBC informuje, że zwolennicy wyjścia z Unii Europejskiej już wygrali. Osiągnęli wystarczającą liczbę głosów. 16 747 740 za opuszczeniem Unii Europejskiej. Do zobaczenia, Brytanio. Jak zmądrzejesz, to się spotkamy. Mam nadzieję. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że nie zdewastujecie się aż tak, żeby...
Polsce mamy 2 minuty po północy. Czyli proszę nie robić żadnej Ameryki, USA, tu z Polski proszę nie robić. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo serdecznie, ciepło, gorąco pozdrawiamy naszych słuchaczy i zapraszamy na program nocny w Radiu Maryja. Rozpoczynamy nowy dzień, 5 dzień właśnie tego miesiąca wakacyjnego. W imię Boże, czyniąc znak Krzyża Świętego, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oraz śpiewając również pieśń Bogu Rodzica. Zdanie o tym nowym dniu, jest to 105 lipca, wtorek, po 14 niedzieli w ciągu roku. Dzień trwa 16 godzin 23 minuty, jest dłuższy od nocy o 8 godzin 47 minut. Wspominamy dzisiaj świętych w liturgii świętego Antoniego Marię Zakarię, świętego kapłana. Studiował medycynę, urodzony w 1502 roku. Studiował medycynę w Patrii, ale zrezygnował i został kapłanem. Założył Stowarzyszenie Kleryków Świętego Pawła, zwane Barnabitami, by pracowało nad naprawą obyczajów wśród wiernych. Przypisuje mu się wprowadzenie 40-godzinnego nabożeństwa adoracji Najświętszego Sakramentu. Wspominamy także dzisiaj świętą Marię Goretti, świętą dziewicę i męczennicę, urodzona 16 października 1890 roku w Corinaldo we Włoszech, a zmarła w 1902 roku. Ojciec Święty Pius XII ją beatyfikował i potem Pius XII kanonizował również. Jako 6-letnie dziecko otrzymała sakrament bierzmowania z rąk kardynała Juliusza Boski. W roku 1900 umarł jej ojciec i cały ciężar utrzymania rodziny spadł na matkę, której pomagała 10-letnia Marysia. Zginęła od ran zadanych nożem, gdy broniła swojej niewinności. Zaopatrzona świętymi sakramentami, darowała winę swojemu zabójcy. Lekarze stwierdzili, że miała na ciele 14 ran. W pogrzebie uczestniczyło wiele tysięcy ludzi, setki kapłanów i biskupów. Z balkonów i okien na białą trumienkę padał deszcz róż. Jest ona patronką młodzieży. Dzisiaj także wspominamy świętą męczennicę Cyrylę. Według legendarnej Passio Policharoni, córka cesarza Decjusza i jego żony, chrześcijanki Tryfoni. Śmierć za wiarę poniosła ponoć po śmierci ojca za panowania cesarza Klaudiusza.
Razem z nią zginęła także matka. Istnieją wczesne oznaki kultu Cyryli. Wspominamy także świętego Atanazego, mnicha opata. Rozpoczął budowę kościoła i klasztoru oraz założył słynne opactwo na górze Athos. I także Eliasza z Franciszkanin powołany na biskupstwo w Périgueux, potem na stolicę w Tours. Sykstus IV mianował go kardynałem, a zmarł w 1487 roku. Jeszcze jeśli chodzi o kalendarium, patrzymy, w 2013 roku papież Franciszek ogłosił swoją pierwszą encyklikę Lumen Fidei. Natomiast w 1921 roku zakończyło się trzecie powstanie śląskie. W 1920 roku wojna polsko-bolszewicka, przypominamy, stoczono bitwę pod Głębokiem. W 1486 papież Innocenty VIII wydał bullę krucjatową, dzięki której król polski mógł zachować 3/4 dochodów z odpustu na walkę z niewiernymi. I 1330 rok, wojna polsko-krzyżaczka, wojsko zakonne po 8-dniowym oblężeniu zdobyły gród biskupi w Raciążku, gdzie przechowywano m.in. skarbiec katedry wrocławskiej. To są właśnie te dzisiejsze jubileusze, że tak powiem, i też święci, których wspominamy. Natomiast też jeszcze chcemy pamiętać o dzisiejszych solenizantach, życząc im wszelkiego dobra, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej na każdy czas. A do solenizantów należą Maria, Antoni, Karolina, Bartosz, Telimena oraz Atanazy. Jak najlepsze życzenia, jeszcze raz wszystkiego, co najlepsze, z życzeniami również upominek muzyczny i przypomnienie naszych kont bankowych. Żeby trzymać jeszcze te akcje prywatnych spółek, nie wyprzedawać ich nagle, bo to rzeczywiście mogłoby się skończyć katastrofą dla